und willkommen bei Schlesien Journal. In der heutigen Sendung bedimme Godać po Śląsku. Oder sogar nicht nur sprechen, sondern auch dichten. Einen jungen schlesischen Dichter besuchen wir gleich nach den Infos. Kurz vor Weihnachten bekam Blasius Heintuch aus Benkowitz das Bundesverdienstkreuz überreicht. Er wurde für seinen Einsatz in der Verständigung zwischen Deutschen und Polen geehrt. Diese Auszeichnung überreichte ihm Helmut Schöps, deutscher Generalkonsul in Breslau. Er hat sich für die Erhaltung der deutschen Sprache eingesetzt. Er hat Bücher, Sammlungen deutscher Lieder hergestellt. Er hat die Fortbildungsakademie der Lehrer in Ratibor aufgebaut. Blasius Heintuch gehört zu den Gründern der deutschen Minderheit in Oberschlesien. 1984 bis 1989 leitete er in Verbindung mit der Solidarność-Bewegung eine Gruppe, die einen Verband der Deutschen in Oberschlesien legalisieren wollte. Er selbst meint, dass diese Auszeichnung nicht allein sein Verdienst ist. Es ist nicht möglich, dass man als Einzelgänger irgendwas schafft. Man muss eine Gesellschaft haben, man muss Freunde haben. Es ist ein wahres Sprichwort, in der Einheit ist die Stärke. Das Bundesverdienstkreuz ist der einzige Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland und wird für besondere Leistungen auf politischem, wirtschaftlichem, kulturellem, geistigem oder ehrenamtlichem Gebiet verliehen. In der Sprache des Herzens, so der Titel eines Buches, das Mitte Dezember in Oppeln vorgestellt wurde. Grundlage ist ein gleichnamiger Wettbewerb, für welchen Schreiber aus ganz Polen Gedichte in deutscher Sprache verfassten. Für das Buch wurden nun die besten Werke aus den letzten 11 Jahren ausgewählt. Karol Gwóźdź wurde vor fast 19 Jahren in Katowice geboren. Doch seitdem lebt er in Siemianowice. Mit 14 schrieb er sein erstes Gedicht und so fing es an. Heute ist er dank seiner schlesischen Poesie bekannt. Doch außer der Dichtung hat der junge Schlesier noch eine andere Leidenschaft. Wir schauen also mal in Siemianowice vorbei. Otocz mnie, Ojcze, swą opatrznością boską i daj siłę w przetrwaniu codziennych trudności. Pozwól mi cieszyć się Twoją miłością i prowadź bez życia w ludzkiej godności. Sprowadź sobie chleba powszedniego dycki mion i bych nie zgańbił swojej śląskości. Na co dzień raczej nie wyróżnia się od innych ludzi, że jest poetą, czy ten jedynie czym, to mówi gwarą śląską. Karol w ogóle o swojej śląskości mówi tak, że to jest dla niego wszystko. On po prostu czuje to jako swoją ojczyznę i on się nie uważa za Polaka, tylko za Ślązaka właśnie. Jak ktoś mu mówi, że na przykład w dowodzie ma napisane, że jest Polakiem, już tam miał pretensje, dlaczego Polak, a nie Ślązak. No ja uważam, że powinien tak dojść, że to jest jednak fajna sprawa, fajne rzeczy, że jednak pomaga rozpowszechniać śląskość na naszym terenie. To bardzo dużo słów, którymi operuje, nauczyliśmy się po prostu od niego i jest bardzo, bardzo sympatycznym człowiekiem. Spoko gościu. O, cześć. Kiedyś w szkole rektorka na polskim kazała nam napisać na siłę jakiś wiersz. Oczywiście po polsku, wiadomo jak to na polskim jest. No i wiadomo, całą klasę wszyscy napisali. Każdy potem miał swoją pracę odczytać, no a zostawiła się swoja praca na swój koniec. Po odczytaniu swojej pracy rektorka, która się zdziwiła, godom, o co chodzi? Padłem, no bardzo fajny, mógłbyś coś pisać więcej. To godom, no to może tak są do siebie, no to może coś więcej spróbuję. I to był chyba jedyny wiersz, co się po polsku napisał, bo tak to... Polski język to nie jest mój język, to jest obcy język. No
moje wiersze, no o czym są? O wszystkim. Ogólnie o wszystkim. O życiu codziennym. Ogólnie o wszystkim. Nie można tak sprecyzować. O miłości, o jakimś tam, nie wiem, przyszłości, przeszłości, o familokach, czy o jakichś tam grubach. No o wszystkim. Jest o śmierci, o bezdomnym, o jakimś krajobrazie. Chciałby wzbić się wysoko, tak, by być bliżej nieba. Być niezależnym od nikogo, nie prosić łocznika chleba. Żyć spokojnie jak liść na drzewie, nie czuć bólu i cierpienia. Być wolnym jak ptok na niebie, krzywdzie raus, do widzenia. Z wierchu patrzeć na ten okrutny świat, kaj nienawiść rządzi i są wojny. Zapomnieć o zdobycie tysiącach lot, iść tam, kaj żywot spokojny. Wstaję rano, patrzę bez okna i powiedzmy coś mi szczeli do łba. Taką sytuację powiedzmy w życiu. To trzeba opisać powiedzmy, albo czasami idę z jakimś znajomym, albo znajomymi. Coś mi też tam wpadnie do głowy, jakoś tak powiem złotą myśl, albo jak to inni go dają, jakieś cytaty mi wpadną do głowy. Od razu biera komórka, zapisuje się to. No i tak się po leku tworzą kolejne wersy. Piękne zaśnieżone góry, nad nimi czerwone chmury, dźwięk spływającego strumienia, po ścianach gór kaleś tam umyku. Tam ptok przelatuje, Bóg i to obserwuje, jest też łąka zielono, po której sarna stąpo. W jeziorze widok się odbijo, że ptok się w górach wzbijo. To wszystko jest sensem życia, to widok słońca zachodzącego. Bardzo nie lubię takich ludzi, co przyjadą na Śląsk i powiedzą, twój co za syf. Takich ludzi bardzo, no nie powiem, po prostu nie toleruję takiego poglądu na świat, że ktoś, kto nawet tutaj nie spędził ani, no nawet niepełnego roku może się wypowiadać tak, aby to był jego, nie wiem, miejsce stałe zamieszkania. Dla mnie to jest ten mój heimat, no, moja ojczyzna i nie jedno słowa złego na niego powiedzieć. Pisanie wierszy traktuję tak dodatkowo w życiu. Tak, no może nawet i potrzeba, ale coś dodania od siebie do kultury śląskiej. Tak, chęć wniesienia coś właśnie do tej śląskiej kultury. Bardzo często ludzie mnie pytają, kim ja jest tak na serio. Czy jesteś Polakiem? Czy jesteś Ślązokiem? Czy może jesteś jakiś, nie wiem, proniemiecki, propolski? To za każdym razem stanowczo podkreślam, że nie jesteś ani Niemcem, ani Polakiem. Nie jesteś żadnym z nich, jesteś po prostu Ślązokiem. A Górny Śląsk to jest moja ojczyzna. Wiersze to jest tak odskocznia, to jest taki dodatek w życiu, ale jednak mimo wszystko muzyka, granie, produkcja to jest no główno pasja. Mimo wszystko, że to są dwa światy, dwa różne światy, to wszyscy zawsze robią kwadratowe oczy. DJ, pisarz, no dziwne, no ale jakoś staram się to wszystko powiązać, no i tak żyję. Od Bajtla zawsze mi rajcowała ta elektroniczna muzyka, ale to totalnie od Bajtla. Dycki mnie interesowały jakieś tam takie sprawy, stanie za DJ-ką i przekazanie jakiejś swojej wewnętrznej energii publice. No i na razie cieszę się, że to po leku się spełnia wszystko. I idzie wszystko w dobrym kierunku do przodku. Serwus, sam Karol Głuszcz. Niestety te rozki nie mogą odebrać.
Finale. Dziękuję. Und wir sind in einer Woche wieder erreichbar. Tschüss und bis dahin.